Siema, siema, moje ziomki, witam was serdecznie, tu Robcio i pozdrawiam was znowu z gorącej Panamy. Znajdujemy się w miejscowości Las Lajas, położonej nad Pacyfikiem w prowincji Chiriquí w Panamie. Także dzisiaj mam niedzielę, wolny dzień od pracy i spędzam ją wspólnie z rodziną. Także na pewno się wykąpię w gorącej wodzie w oceanie, bo tu jest woda cieplutka jak w kranie. Super. I oczywiście nakręcę dla was super reportaż. Drony już przygotowane, DJI Mini i DJI Avata. Także myślę, że uwolnię dzisiaj wyobraźnię i będzie grubo. Także lecimy!
Baseline. Give me the drums. Tarari and tarara and tarara and tarari in the place to be. Ladies and gentlemen, you're ready to party with Alba and Gigi Duck? Ça va, ça va, comme si, comme ça, tarari, tarara. Okay, you're ready to party, you're ready to rock the house upside down. You're ready to tarari and tarara, tarara, Alba and Gigi Duck. 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 1, 2, 3, tarari, comme si comme ça. 1, 2, 3, tarari, the place to be. 1, 2, 3, tarari, comme si comme ça. 1, 2, 3, tarari, the place to be. 1, 2, 3, tarari, comme si comme ça. 1, 2, 3, tarari, the place to be. 1, 2, 3, tarari, comme si comme ça. 1, 2, 3, tarari, the place to be. 1, 2, 3, tarari, comme si comme ça. Witam, witam. Także tak minął dzień na plaży. Niedziela na plaży, dzień relaksu i odpoczynku. Także sami ocenicie, jak wyszedł film, jak to wyszło, nie? Ale muszę się wam przyznać, że nowy dron trenowałem tylko 20 minut. 2 dni po 10 minut, czyli nie było praktyki żadnej praktycznie na żadnym symulatorze. Bo nie chciał mi tam działać czy coś i po prostu pojechałem na żywca, nie? Pojechałem po prostu na żywca bez żadnego przygotowania. Czyli jeżeli będzie coś nie tak, to musicie być wyrozumiali, że po prostu nie mam jeszcze takiej wprawy i praktyki do obsługiwania motion controllera, który jest inny, to jest taki joystick, nie? No. Także tak to wygląda. W przyszłości zakupię do niego kontroler taki zwykły i wtedy się zacznie najazda, nie? No. A na razie jest jak jest, czyli połączyłem po prostu ujęcia z dwóch dronów i wyszło to, co wyszło, co właśnie oglądaliście. Także jeżeli wam się podoba, to zostawcie lajka. Jeżeli wam się nie podoba, krytyczne komentarze też mile widziane. Ale uwierzcie mi, staram się jak mogę i ile mi po prostu pozwala na to czas. Bo trenuję dronem tylko i wyłącznie po pracy, gdzie mam tylko godzinkę czasu, nie? Także no jest jak jest, nie? Pozdrawiam was i do zobaczyska. Siemanko.